Ze świata. A teraz na chwilę przenosimy się do Rawicza, gdzie trwają poszukiwania 28-letniego Macieja Z. Od zaginięcia mężczyzny minęło już 1,5 miesiąca. Przypomnijmy, 9 lipca Maciej Z wyszedł na dyskotekę w Rawiczu i nie wrócił do domu. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Z zeznań świadków wynika, że 28-latek najprawdopodobniej opuścił imprezę w towarzystwie innego mężczyzny, ale to na razie jedyna informacja, jakie ustaliła rawiczańska policja. Rodzina Macieja prosi o pomoc w poszukiwaniach zaginionego. Wracamy do Szczecina i na koniec tradycyjnie pogoda, a to akurat garść pozytywnych wiadomości. Noc zapowiada się ciepła w granicach 18, minimalnie 16 stopni Celsjusza. O chmurach i deszczu mowy na szczęście nie ma. Poranek może nieco chłodniejszy, ale dzień przyniesie sporo słońca na całym Pomorzu Zachodnim.